Jak się okazuje, hirudoterapia jest to metoda całkowicie legalna i wbrew temu, co niektórzy twierdzą, stosowana przez lekarzy i fizjoterapeutów w gabinetach o wysokim standardzie. Jest to metoda, która pomaga sportowcom, gdy w jednej chwili zawalił się im cały świat. Witam serdecznie, nazywam się Jarek Świętek, jestem hirudoterapeutą. W dzisiejszym odcinku chciałbym Państwu pokazać, jak pijawki lekarskie pomagają przy urazach i kontuzjach sportowych. Jak wszyscy dobrze wiemy, sport to zdrowie. Teoretycznie, praktycznie, nawet amatorsko uprawiany, prowadzi do mniejszych lub większych kontuzji, do poważniejszych lub drobniejszych urazów więzadeł i stawów. Jest dzisiaj z nami Konrad, który jest po operacji rekonstrukcji więzadeł krzyżowych, a także po zszywaniu łąkotki przyśrodkowej. Będziemy przestawiać pijawki w odpowiednie 4 miejsca. Co chcielibyśmy osiągnąć? Chcielibyśmy rozszerzyć naczynia krwionośne, aby było jak najlepsze ukrwienie, odżywienie i natlenienie uszkodzonych tkanek. Dzięki pijawkom, a dokładniej substancjom przeciwbólowym, przeciwzapalnym zawartym w ich ślinie, możemy szybko wrócić do pełnej sprawności. Substancje regenerujące poprawiają ukrwienie, unerwienie, odżywienie i dotlenienie uszkodzonych miejsc oraz odbudowują uszkodzone tkanki, przyspieszając gojenie. Są niezastąpione w leczeniu stłuczeń, skręceń i zwichnięć. Niezależnie od uprawianej dyscypliny sportu, siatkówka, koszykówka, piłka nożna, piłka ręczna, tenis, narażeni jesteśmy na uraz stawu skokowego, kolanowego, barkowego, łokciowego. O pijawkach dowiedziałem się od znajomego trenera piłki nożnej, który przeszedł zabiegi hirudoterapii i które postawiły go szybko do pionu, że po 3-4 zabiegach mógł normalnie biegać. Obawiałem się tego zabiegu, ale dzisiaj mogę stwierdzić, że nie było to nic strasznego, lekkie ukłucie, mrowienie i nic poza tym. Jest to moja pierwsza wizyta, ale na pewno nie ostatnia, umówię się na następny tydzień. Przyszedłem rekonstrukcję więzadła krzyżowego ACL przedniego, którego nabawiłem się 1,5 roku temu podczas ćwiczeń na siłowni. Rozchodziłem to i pozwalało mi to normalnie żyć, ale 3 tygodnie temu podczas nieszczęśliwego wypadku kolano dostało potężnych obciążeń. Cały zabieg przeszedłem 3 tygodnie temu, w którym była rekonstrukcja więzadła krzyżowego i szycie łąkotki przyśrodkowej. Po zabiegu dezynfekujemy miejsca, gdzie były przyczepione pijawki. Pamiętajmy, że trzeba dbać o to, żeby wszystko odbywało się sterylnie i higienicznie. Ważne jest, żeby opatrunek, który stawiamy, wytrzymał od 12 do 24 godzin, bo ranki mogą krwawić i jest to jakby naturalny proces. Gdy już zrobimy odpowiedni opatrunek, zmieniamy go najwcześniej po 24 godzinach. Ściągamy te najgrubsze, zostawiamy gaziki jałowe, ale nie odrywamy ich, tylko staramy się sprzykać jakimś środkiem dezynfekującym po to, żeby mieć pewność, że przy zdejmowaniu opatrunków jałowych nie oderwiemy stróbka, gdyż rana może od nowa krwawić. Na następny dzień ranki powinny się już zagoić i w tym miejscu wystarczy, że zdezynfekujemy i przykleimy plaster opatrunkowy. Po 3-4 zabiegach hirudoterapii wyraźnie możemy zauważyć zmniejszenie obrzęku, zmniejszenie bólu, a sprawność w stawie wraca w pełnym zakresie. Te niechciane niespodzianki pojawiają się w nieprzewidzianych momentach. Dlatego mój gabinet otwarty jest 7 dni w tygodniu. Spróbuj i przekonaj się sam. Zapraszam.